Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście seria Ellengrad. Wsiadam w pociąg, zasypuję. No muszę lekko cofnąć, zasypuję sobie soją i kupujemy nowe nabytki. Jęczmieniowy, rzepak, sorgo, winogrona, oliwki, słoneczniki, soja. 115 ton. Stój, synuś. Więc teraz kasiory da, bo 115 ton razy 4000 chyba, tak? Czy po ile jest? No jak nie sprawdzałem. 4300, 4250 dokładnie. Więc cały wagon soi da. To będzie jakieś pół miliona, czyli na kosiarkę będziemy stać. Bo tak, dzisiaj robimy się na kosy na nowej łące, to i zakupiłem. Bo później trzeba będzie to zwapnować i zaorać, więc... Dawaj, 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 dawaj. Dobra, 115-200 ogień. Oczywiście jest czerwiec. Rok 14, bo czemu nie? Kupimy mega kosiareczkę. Będzie robotka szła. No i tam Landini sobie zaraz przetrząsał. A ja będę chyba to... Chyba od razu będę zgrabiał. Bo pokoszę sobie może później troszeczkę. Grabić raczej całej łąki też nie będę. Bo nie ma sensu, bo mam zgrabia... bo mam kosiarkę za zgrabiarką. A to nie, to na trawę, dobra. Pomyliłem się. Prasę za zgrabiarką, o tym chodziło. Dobra. Ile? 480, dobra. Fajnie. A reszta albo się przeje w kredyt, albo... Albo w jakieś pole. Pomyślę, pomyślę. A może w lepszy kom... Nie, no kombajn już mam lepszy. Dobra, trzeba kupić to dziadostwo, znaczy dziadostwo. A skręcę sobie do 28, żeby nie przeszkadzać. Żeby nie przesadzać, o tym chodziło. Podkręciłem sobie prędkość o 3. 200 tysięcy. A to zaraz, zaraz. Zaraz sobie popatrzę, co mogę kupić za te 200 tysięcy, jak puszczę sobie moją kosiareczkę. Zaraz sobie popatrzę, co mogę ciekawego jeszcze kupić za te 200 tysięcy. Albo zostawić te 200 tysięcy i poczekać sobie do lipca, czy tam do października. I wtedy kupić jakieś fajne, duże pole. To też jest plan. Albo ciąg... O, ciągnik może. No i dobra, rozkładaj tą kosiarkę. No, o, ona strasznie powoli się rozkłada z tego co widzę. Dobra, stanę tu. I zróbmy liczba kółek dwa. Albo niech jest gładko w sumie. Jak mi to wygeneruje, kolega? No mniej więcej start jest w tym samym miejscu. Czyli... Dość podobnie to wygenerowało. Ile to minut kolega będzie kosił? No 28 minut, dobra. Skoro tak wygenerowało kurs, to tak pewnie pole idzie jakoś. 28 minut. 20 na godzinę jedzie. Bo nie jedzie full prędkością. Bo nie ma prostej linii, tylko spod wykręcana, więc... Dobra, to ma 13 metrów, a zgrabia... przetrząsarka ma chyba 8. Z tego, co pamiętam. Tak, bo to jest Fanexa. To tam winna wykona. Ma 9 metrów. A puszczę go od razu. A, on na luzie jechał, dobra. Przewracania nie będę robił, chociaż może później. Pomyślę. Na pewno chciałbym się skupić na koszeniu. O, ten będzie 53 minuty jeździł. No, 1500 punktów, nie? A tamten miał chyba... Trochę mniej tych punktów. Ten miał 1100, dobra. Ale dobra, ten cypek tu będzie wykoszony. Dobra, dobra, dobra. Niech sobie jeżdżą. A ja idę po zgrabiarkę.
Ja miałem pomyśleć właśnie, co ja mam kupić. Ile to kosztuje? 280. Niby stać mnie będzie w przyszłym sezonie. Znaczy w przyszłym sezonie, za tydzień. Jaki tydzień? Za miesiąc, o to mi chodziło. Może 13? Może 10? Ty, no niby na 10 mnie stać. 17? Może to jest 23 tutaj? Nie, bo to jest za 500 tysięcy. Może jakaś łąka tu u góry? To by zaraz to połączył. 280. Nie, ja chyba tą dziesiątkę kupię, wiecie? Jak mi się nie spodoba, to najwyżej ją sprzedam. Trochę soli zawsze da. Zawsze to tam 5 ton soli da, może 10. A jakby dało 10 ton soli, no to 40 tysięcy, to zarobiliście. No, pograbię sobie trochę. Bo chcę tą zgrabiarkę też sobie poużywać trochę. A chodzi o to, że ja nie mam. No nie mam co prasować tak naprawdę. Pojadę sobie te 15, takie przestrząsarka. Na spokojnie. W kosiarkę sobie jeszcze zdążę wsiąść. I zrobię sobie taki. No może jeszcze. Może prasowanie nie będę robił, zobaczę. Ale chciałbym tak chociaż 10-15 minut pograbić i potem pokosić sobie do końca odcinka. O. A prasować to ja mogę sobie albo w kolejnym odcinku, albo poza odcinkiem i tyle. Myślę, że poza odcinkiem sobie sprasuję, no bo prasowanie to nic ciekawego tak naprawdę. No to będę co, jechał i to będę przegrabiał jeszcze raz. Na dobrą sprawę. Ale chcę sobie pograbić, żeby użyć sobie trochę tej przestrząsarki, bo. Przestrząsarki, zgrabiarki. Chcę sobie trochę użyć, bo. Bo ja miałem ogólnie tutaj zwykłą kasę wtedy. No to była dobra, że jest ta zgrabiarka. A tak teraz. Teraz mam tą ze zgrabiarką. Ewentualnie sobie ją pomniejszyć. To też jest dobry plan. Zmniejszyć sobie zgrabiarkę w prasie. No to 5 czy tam 6 metrów najmniejszą, żeby tylko. Że jak zjadę lekko z pokosu, to żeby dogarnęła to. Ale to też jest takie. Bez sensu w sumie. To będzie tak skoszone? Dobra, to będzie nawet spoko skoszone. Później tutaj wapno wleci i orka. A to już pewnie w kolejnym odcinku. Siano oczywiście do krów. No i tyle co przetrząsa, to ja praktycznie tyle zrabiam, więc. Ciekawe, czy on mi tutaj tego pokosu nie będzie psuł, jak będzie przetrząsał. Tego nie, ale ten drugi pokos, ten wiem. Tutaj jak tego skosi, to nie skosi, ale prawdopodobnie będzie skosić to. On przewróci, to przewróci. Ale czy on mi to kosiarką złapie? To mnie najbardziej interesuje. Jak on, ile jeździ on na godzinę z tą kosiarką? 25, dobra. A boli mi pewnie na crossplayu ustawiony do 25. Ja sobie wziąłem 28, tak, żeby trochę szybciej było. To z grabiarką 15 na godzinę to i tak jest dużo. Dużo, to jest taka normalna prędkość. No, bo to już z kosiarką jest tu. Także ładnie, ładnie mu to idzie skoszenie. No tak z góry na dół będzie kosić, tak jak idzie teren. No, nie tak po długości jak teraz jechałem, tylko tak z góry na dół będę kosił. Znaczy, o, ja będę kosił? Nie, no, pracownik. Bo tak jest kurs wygenerowany. Najwidoczniej grze było tak wygodniej wygenerować. No ale ja tam nie jeden. Do końca pojechał chyba ją. Zresztą drugim kółkiem jak pojadę, to zobaczę. I tak wiem, że on mnie. I tak wiem, że mnie z tą kosiarką wyprzedzi na hale. Ale o to tu chodzi, żeby on to nakosił na szybko. No a mówię, z prasą to może na koniec odcinka sobie wjadę, zależy ile będzie na przeszosany. Mówię, należy, znaczy nakoszone to będzie, całe będzie nakoszone. A może zgrabiarką, nie zgrabiarką, może jeszcze z prasą gadę sobie na koniec odcinka. Chociaż na 2 minuty. Zobaczę jak to wyjdzie. To będzie 9-18 metrów, tak? To będzie pograbione na 18 metrów. Chyba tu będę jeszcze godzinę to przetrząsał, więc.
Na 48 minut jeszcze pisze, więc na pewno to jeszcze zejdzie. A widzę, że on tu dwa kółka i ma to praktycznie całe wykoszone. No teraz Pascal będzie jechał, więc przyczynarka sobie trochę, jakby to powiedzieć, oddychnie. Nie no, ale jest widać różnica, że on jedzie dychę szybciej. I zaraz jak to idzie, nie? Ja idę AD15, a nie 25. Ale jak się kurzy spod tej kociarki, ty. Jakby miał się spolić zaraz. Ale dobra, dobra, niech sobie to mieli. Tu jest taki dziwny uskok, bo na nie w 19 był i tutaj chyba też dalej. Co na zgramiarkę na Cardone wyszło? Nie, zrobię jeszcze jedno kółko, chyba i skończę zgrabiać. I przesiądę sobie na kosiarkę, bo to kurde, jak ja widzę, jak mi to szybko idzie, to zaraz nie będę miał co kosić. Widzę, bo jeszcze zacząłem jak jakieś dziwne robić. A, bo tam jest koniec kursu, dobra. O, okrężenia, w sensie. Dałem mu tutaj na ten... Na gładko, w sensie na widzieliście, no bo to jest trawa, to wiecie. To i tak to będzie zaraz... Tak to będzie zaraz zlikwidowane. No właśnie o tym mówiłem, że pokaz mi tutaj zniszczył. Ale zniszczył pokaz przez to, tylko że tutaj jest ten... przejazd... No kurs się tutaj zmienia, tak? Co ja będę tłumaczył? Kto ogarnia cosplaya, to będzie wiedział, co chodzi. A kto nie ogarnia, to trudno. No czyli tak mniej więcej teraz, jak jest skoszone... No, jak jest skoszone, to tak teraz będzie trzeba jechać z wapnem. Ani centymetra więcej. Ciekawe, ile w ogóle tego siana tutaj da. Dobra, ten tam grzeje ładnie, widzę z nimi kosiarkami. Już zaczyna paskami kosić, więc jest dobrze. No, ja zrobię to drugie kółko i odstawię sobie zgrabiarkę i pojeżdżę sobie trochę kosiarką, bo to ja widzę, jak mu to szybko idzie. Chociaż teraz mu trochę wolniej, teraz mu trochę wolniej pójdzie, bo będzie dużo musiał kręcić. Właśnie o tym mówię, że będzie dużo kręcił. Będzie konfrontacja tej. A nie, przeciążarka poczeka. Nie, dość mu to idzie, te koszenie. To nie wiem, czemu on takie żyły tutaj zrobił, ale... Dobra, dobra. Landini już mrugał, że zablokowany przez obiekt niby. Chociaż nie był. Jakby tak popatrzeć, to był zablokowany przez chwilę. No mówię, zrobię to kółko do końca i będę kończył zgrabianie. No i przez to, że zgrabiłem tutaj... O, właśnie, widzicie? Przez to, że tu zgrabiłem, to przy okazji prasą raz tutaj przejadę naokoło i będę ją zgrabiony. I będę ją sprasowany, a tak w sumie też bym złapał. Ale bym musiał trochę więcej się nagimnastykować. Zrobię drugie kółko i tyle. No i tak mi to rozstrząśnie pewnie tam te dwa pokosy, bo tam jest jakoś kurs zrobiony, tak? No nie wiem, czy już nie skończycie go zgrabiania, bo jak ja widzę, jak on to kosi, to dość dużo poprawek na tym musi być. Z 15 minuta. A bo dobra, niech sobie pojedzie trochę. Ja mu to zaraz poprawię. Tylko niech on tu nawróci, bo albo tu się te kursy już mu wydłużają i to tak... Teraz będzie kręcił, kręcił. Opuszczaj kosiarki, już opuszczaj. Tu też. No jak ze skosa jest, to dosyć mu to idzie koszenie, ale tak jak jest na prosto, to tak średnio. Ale przynajmniej te długie tutaj mi to skosi, więc tam będę mógł jeździć sobie w poprzek.
Bo i tak już wiem, że przetrząsarka mnie dogoni, i tak wiem. Która to już jest? 10:04, więc jeszcze. Jeszcze zdążę sobie nagrać jeden odcinek. To jest wtorkowy. A może poniedziałkowy, zależy jak to ustawię. Ale może w poniedziałek to ustawię. A wtedy na wtorek bym sobie ogarnął ten napsa z 15. O, może i tak. Może i tak trzeba zrobić. Ja to tego w poniedziałek wrzucę, a na wtorek wrzucę sobie 15 z wielmoży i tyle. No, 15 sobie ogarnę, wielmoży i tyle. Ja myślę, że to jest dobry plan. Kurde, nie wiem jak na Kriku to wygląda sprawa. Z Sejbem. Co tam było robione w ogóle. Mógłbym sobie w sumie wejść na YouTube'a, no bo jestem na YouTubie, na telefonie. Więc zobaczę sobie, po miniaturze sobie będę wiedział. Ale chyba to leżał... Dobra, już wiem co tam było robione. Nie wiem. Nie wiem. A widzisz? Ile? Dobra, zgrabione, zgrabione. Więcej nie grabię, bo... No i trochę zapowiedziałem to z grabiarką. Czyli mogę ją nawet złożyć tutaj. Niech sobie jeszcze Jarek odpoczywa. A ja teraz idę trochę pokosić, bo... To te koszenie mnie interesuje. No to dość... Dobra, sobie do końca odcinka sobie pokoszę, więc mogę już mu ten kurs wyłączyć. Przetrząsarkę nie będę chyba używał. Nie chcę się jakoś. Niech on sobie to przetrząsa. A ja mówię, sobie wiadę prasą. I tak dużo doprasowania tutaj nie będę miał, ale... Ale zawsze te kółeczko sobie zrobię z tą prasą. On teraz to gówno będzie się bawił, z tym męczył. Więc ja tutaj sobie mam duży plac do koszenia w sumie. No i pojadę sobie w drugą stronę. Nie będę jeździł tak, jak będę kosił, bo to jest za długo. A poza tym ja jadę 28, nie 25. Trzeba sobie włączyć kurs. Dobra, w sumie tak przejadę i potem to się wyrówna tutaj do prawej i do lewej. I tak mogę w sumie jechać. Ciekawe, czy jakbym złożył tą guziarkę, czy bym 43 na godzinę wyjechał. Pewnie ten bóg jeszcze by się zadziałał, ale... Dobra, fajnie to idzie. No. Zapomniałem, że nie miałem tego słowa mówić, ale... Ale luks to idzie. On tam sobie to poprzysząsa jakoś. Wiem, że on tam ma zabawę, bo ten jest taki dynks dziwny. Dobra, jest 26 tysięcy, a ja zobaczę ile będzie 9. 28. No, 2000, więc... Nic wypożyczonego nie mam. O! Troszeczkę za szybko wjechałem w ten zakręt. Dobra, skoro ja koszę, to mogę sobie tak osetwowo włączyć. A, te jest włączone oświetlenie, bo widzę. Co za tym zachmurzenie, to nie widać tego oświetlenia. Może przewinę sobie ten czas? Do 14, o. Zaraz 42 tysiące się zrobiło. Ja chciałem w czerwcu kosić. Mówię, kurde. Mam nową łąkę, jest czerwiec. Ty, a w czerwcu da się coś zasiać?
Kurde, gdyby to był maj, to bym się zaśmiał, ale w czerwcu chyba się nie da już nic siać. Jak to wygląda z kalendarza? Czerwiec, czerwiec. To coś tam świeci, ale to pewnie tylko trawa. Oliwki to pola trawa. Dobra, to w sumie nic takiego, co by mnie interesowało. Bo wszystko się w maju skończyło. Przecież niektórzy kukurydzę jeszcze w czerwcu koszą. Sieją. W czerwcu kukurydzę się sieją, więc. Ogólnie mogłaby być ta kukurydza się w czerwcu. Wtedy na listopada by był zbiór, czy tam. No na listopada, bo szybciej by nie dał rady, chyba że kiszonkowa, nie? No ale ja kiszonki mam, więc. Więc mówię, przez to, że zmieniłem stronę, to już mam sprawę z kurzoną łąkę. A tak to bym jeździł i jeździł tam. No a tutaj zobaczycie, jeden przejazd tutaj, ten brzuszek tutaj zrobię. Na raz. No i potem tam drugą stronę i będzie skoszone. A jest jeden z odcinka 21. Jest 10:10. A ja mam o 11:10 obiad, więc mam 50 minut. Nie wiem, czy mam przygotowany save z Enkryka, czy nie. Co jest? To jest twoje? Co? Nie, chyba. Dobra, to jest twoje? Nie, ja to z busa przyniosłem. No to ty dajesz chyba. No to ty dajesz. A moja szafy powinna być. Ja się pytałem wujaszka co nawet, on mówi nie wie. No, dobra, w sumie dosyć ładnie tutaj na przetrząsał. Dobra, ja mam ładnie tutaj pokoszony, więc wyrobiłem się z całą łąką, tak jak chciałem. Bo chciałem się wyrobić z koszeniem, zanim on tutaj będzie tu przewracał. A, bo tu po tych krótkich jakoś tu jeździ. Dobra, ale on tu zaraz będzie przewracał to, więc muszę mu szybko nakocić to. No szybko, nie szybko w sumie. Dobra. A, bo on tutaj ma taką przecinkę i teraz to będzie chyba tą lewą stronę. Tak, on tą lewą stronę teraz będzie przewracał. Tak jak tą lewą stronę przewrócić, to tu będzie tu po tych długich jeździł. Dobra, niech sobie przewraca kolega. A ja w sumie idę po tą trasę, pojadę sobie raz koło przynajmniej. Przewracać nie chce mi się. Nie będę przewracał, więc tutaj sobie kosiarkę zostawię. Później sobie na miniaturkę wiadomo ustawię, co? 240 są? Są. Teraz Alt. Ten Alt? Alt X, dobra, zrezygnowany. Licznik belek zrezygnowany, tam było 53. To teraz zobaczę, co mi tego siana da. Rozmary bali 240. Dobra, dzięki, że mnie puszczasz. Że trochę się wrąbałem, ale. Ale niech będzie, że mnie puszcza, kolega. To było dość niebezpieczne zagranie. Ale mówię, wiem, że ta praca się długo rozkłada, więc trochę czas będzie miał. Trawa, siano. Siano. Był tam trawa przez przypadek. Kawałek skoczyła, bo nie dotrząsnął w jednym miejscu, więc. Nie, tą belkę pewnie, tą kostkę zaliczy dopiero jak spadnie na ziemię. Tak mi się wydaje, że to dopiero zaliczy jak dotknie ziemię. No i tak jak mówię, to co jest. Nie, czekaj, czy to tak dobije do 9? Nie, dobra. Co? A, bo ja tu jeszcze trawę przegarnę. Nie wiem jak, ale trawę przegarniałem.
Czyli to dość ciężko własną pracą. Znaczy, tak jak mówię, jak dotknie ziemi, to dopiero daje mi sian, kostkę zaliczoną. Dobrze, dobrze, dobrze. O to mi chodziło. Już mam 18, 27 ton mam, bo już 3 kostki widzę. No więc będzie, będzie tych kostek. Trochę nawet tam za dużo podgary, no. Bo mógłbym sobie to siano zostawić, co tam leży, ale... Jakie łapy, skrabiarka, to się nie. 4 kostki już. No i sobie tutaj to sprasuję wszystko. Tutaj sobie jest naprzesząsane. Zobaczę, ile mi natrząśnie. Jak mi dużo natrząśnie, to jeszcze to sobie trochę poprasuję. No, skrabiarkę mówię, to tak sobie włączyłem. Włączyłem. No, zrobiłem sobie skrabiarką, żeby była ta skrabiarka użyta. A tutaj, jak widać, jest pograbione, to nawet 3 pokosy biorę. A 3 pokosy to jest raz. To jest 8. 16. 24 metry, więc. 25 chyba. Bo tam jest 8,5 metra. 8,4 chyba metra. To skrabiarka mam, więc. Te 25 metrów naraz w sumie można powiedzieć, że zbieram. Czyli tak jakby jestem 5 metrów do przodu, jakbym to zgrabiał całe. Ale to. Ale to tam wiedza. Nie będę już tego tak. Nie będę tego grabił, no bo to zanim on by to zgrabił, potem to spasować. To by mi. Czy to nie aż brakło? Ale dobra, widzę, że mam ten klin tutaj. Wytrząsnął, tak można powiedzieć. Przetrząsnął cały, więc. Bardzo dobrze. Raput gości, to mu to jakoś powinno pójść. 24 minuty jeszcze. Więc powinno mu to pójść. Ja i tak to będę po odcinku ogarniał. Znaczy, nie wiadomo, że po odcinku będę ogarniał, jak zawsze. No ale chodziło mi bardziej o to, że po. Że później, bo na teraz na tym sobie nie będę ogarniał. Bo teraz chyba pójdę sobie rękryka szybko nagrać. Póki jeszcze jest wolna chata. Bo jak ma być o 12, kurde, czy tam o 14 kruk. I mamy grać na Bugger Cruise, to kurde, nie zdążę. Dobra, w sumie przejadę tak. O, żeby te może kostki trochę bliżej tego leżały. Trochę bliżej miedzy. Wtedy może Landini się nie będzie blokowało, nie? Tylko nawróci. Nie wiem, pomyślę. Dobra, ładnie jest to pograbione. O, nawet tutaj trochę za wysoko. No widzicie, skrabiarka wzięła, ale od klasy już nie wzięła, bo już była. Bo za duża powierzchnia była. I za duże przełamanie już by było. No i nie złapała i tyle. Ale to tam, o tam wieta. A tam wyrąbane, bo jak nie przejedzie, to no i tak to będzie później zaorane i tak, więc. Zrobiłem kółko, już mam 18 kostek, no to zarąbiście, nie? Będzie tego siana. Więc moje krowy nie zdechną, nie bójcie się. Czyli zrobiłem kółko, mam 18 kostek, to będzie tego siana, co? Mówię, to ja na te serii łąki tak na dobrą sprawę nie muszę mieć. Bo ja teraz ciągle będę te łąki kupował, to ja będę za każdy razem to siano zbierał, tak? Bo owiec tutaj nie ma i nie będzie prawdopodobnie. Bo nie leżą mi jakoś tutaj. Coś niby góry, no to... To by w sumie bardziej pasowało niż na Baleronie, ale tutaj nie mam produkcji owczarskiej. Muszę tak powiedzieć. Tutaj bardziej mi krowy mleczne siadają. W sumie po takich górach to bardziej owce by pasowały. Tak jak mówię, ale na Baleronie mam owce. To nawet dosyć dużą ilość. Ja już mogę powiedzieć, że dużą ilość, bo... Nie będę mówił ile. Zobaczycie na odcinku. Teraz będzie wiosna, to na pewno będzie to robione.
No a tutaj jest czerwiec, 14 rok, tam też chyba był 14 rok. Nie, 15 tam jest już na Baleronie, bo tam jest trochę inaczej. Na Baleronie jest 15 rok z tego względu, że jest trochę więcej gramy, tak. Tylko że na Baleronie znowu jest takich więcej odcinków w sezonie, a tutaj jest trochę mniej. Tutaj jest tak bardziej sezon do przodu idzie. W sensie chodzi mi o to, że tutaj jest tam 2-3 odcinki mniej sezonu jednego. Dlatego na tutaj jest 45 czy tam 6 odcinków, a na Baleronie jest 57, nie? Ale może być taki jedniaczek. No i tak o tym, co mówiłem, że ja zdążę sobie tutaj sprasować, zanim on to przewróci. Na sprawę to mógłbym nie pracować wcale tego. Ale znowu jakby nie sprasował tego, no to... Dobra, przejadę tutaj na górkę tylko i będę kończył ten odcinek. Był już czas. Miniaturkę się zrobię później. O, strasznie ciężko o tym masej, już tej. Mówię, ja sobie i tak poczekam. No chyba i tak sobie poczekam, aż on to cały mi sprzetrząśnie i wtedy będę to w drugą stronę prasował. Będzie chyba najszybszy sposób. 9 metrów? Widzę, że dość sprawnie mu ta łąka idzie. No strasznie długo mu zajęło ten naokoło to przetrząśnięcie, tak? A tak jak widać paskami grzeje, no to dosyć mu to idzie. O, tak jechałem kosiarką, to tak trzeba wiedzieć GPS-a pewnie jakoś ustawić. Dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, papa. Pa.